dla wszystkich wyborców. I chciałabym zaapelować do kandydata Koalicji Obywatelskiej, pana Wojciecha Ziółkowskiego, o wspieraniu nas w ubieganiu się o pieniądze z KPO. Łowicz potrzebuje dużo inwestycji. Potrzebujemy stworzyć strefę przemysłową w drodze w kierunku na Łódź. Potrzebujemy pobudować domy, mieszkania komunalne z możliwością wykupu po latach. Potrzebujemy miejsca na relaks, wypoczynek, na to, żeby wspólnie z rodzicami móc wyjechać za miasto, bo nasze miasto, jak wiecie sami, jest mocno zabetonowane. Potrzebujemy rozbudowy i modernizacji naszego szpitala z lądowiskiem helikopterów w pobliżu szpitala. Potrzebujemy też poprawić komunikację nie tylko miejską, ale podmiejską, żeby mieszkańcy okolicznych wiosek mogli z łatwością przyjechać do Łowicza, mogli nas wspierać, mogli spędzać tutaj również czas, żeby nie być zamknięci w domach. Chodzi mi przede wszystkim o kierunek Bielawy, kierunek Kiernozia, bo tam nie może być tak, że w XXI wieku tylko dwa autobusy dziennie kierują, jeżdżą w tamtym kierunku. Także słuchajcie Państwo, liczę na to, że kandydat Koalicji Obywatelskiej, pan Wojciech Ziółkowski, będzie na pewno będzie nas wspierał w dążeniu o pozyskanie funduszy z KPO. Ja osobiście kandyduję do Rady Powiatu. Będzie mi miło, jeżeli Państwo oddacie na mnie głos. Zapraszam do mnie.